Hejka! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak będę rysować, ale nie więcej jeszcze, bo to zależy, co wylosuję. No to jest Brancik. Będzie mi pomagał rysować. A więc zapraszam do oglądania. A tutaj mamy Gutka. Cześć! Też będzie pomagać rysować. Tutaj mamy kulę, w której są losy. Będziemy ją otwierać i stąd losować. Musimy. No zamknij się. Mamy wymieszane i będziemy malować pisakami alkoholowymi. Tu mamy 164 sztuki, tak? Tak, 168 sztuk. Przepraszam za pomyłkę. A więc mniejszy niż Brancik, znaczy Gutek. Mieli się? Które wybierasz? Brancik. Gutek. Gutek. Kto chce wybrać? Nie chcę wybierać. No dobra, to ja. Mamy los. Tygrys. Mamy narysować tygrysa. Ciężko, co nie? Zaczął się myć. Gutek. No, mamy tygryska. Proszę bardzo. A więc... zaczynamy do roboty. Dobra, zrobiłam taki mały szkic. Trochę słaby, ale... okej. A więc zaczynamy. Co najpierw zaczniemy? Myślę, że zaczniemy od zębów. A, i chciałam powiedzieć, no, mam taką karteczkę z kolorami. No, odwrotnie. Karteczkę z kolorami. Numerki. Jakie zęby będą pana tygrysa? Myślę, że zrobię 133. Bierzemy kolor. Oj. Widzicie? 133. Otwieramy. I malujemy mu ząbki. Odkładamy. Dobra. Myślę, że zróbmy mu... Może pierw zróbmy kolor jego. Albo czarne paski. Myślę, że zróbmy czarne paski. Czarne paski to wyjdzie... jakie by tu kolory wziąć? 120, całkiem czarny. Taki. A więc otwieramy. Pa. I zaczynamy malować. O, psesa. Poróbcie jakieś takie paseczki. Ma tygrys. Powinien wyjść. Ogółem to chyba nigdy nie malowałam tygrysa. To jest mój pierwszy raz, dlatego trochę może ciężko wyjdzie. Zobaczyłam na zdjęciach. Takie tu malujemy. Ogonek. Teraz malujemy. Teraz to trochę wygląda jak jakaś zebra. Malu, malu. I tak malujemy. Pokażę Wam, jak już będę miała namalowane. Tak to mi wyszło, trochę tak niezbyt to wygląda jako tygrys, ale na pewno będzie lepiej, jak pomalujemy go na futerko kolor, ale jaki to wybrać? Już czekajcie, muszę pomyśleć. Dobrze, wybrałam 101 kolor. 104. Widać? 104, taki cienie trochę. I 103. Następne 96. Pomyłka. Czyli oto taki kolor, 104 to taki kolor, 103 taki kolor i 101 taki kolor. Czyli ogółem wzięłam wszystkie kolory, które tygrysy mają. Trochę będzie ciężko go namalować, bo trzeba będzie różne kolory dawać. Ale myślę, że tak, damy radę. A więc... ogon damy mu taki
104. 104 damy. To 104 to ma taki kolor, jak ci będzie akurat. Taki tygrysek będzie słodki. A tutaj śpi Gutek Królewicz, który mi pomaga, śpioszek. Opala się na słoneczku. A my idziemy dalej do malowania. Więc tak, mamy ogonek namalowany na 104, czyli teraz dalej malujemy na 101. Malu, malu, łączymy kolorek. Oto ta noga będzie na 104, marta pokolorowana. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też ładnie, malujemy dalej. Teraz wrzucimy na kolor, albo może damy jeszcze 100. Kolor 100 też jest ładny. Stówkę wziąłem jeszcze. I zrobimy tą nogę na stówkę. Powinno być ładnie. Ciekawe, jak mi wyjdzie pierwszy tygrys, którego malowałam. Może nie pierwszy, no. Jak byłam mała, to pewnie nie pamiętam. Dobrze. Teraz mamy tak, to może damy kolorku 103. Więc malujemy. Rzecz taki karmelowo-kawowy, tak bym powiedziała. Taki trochę jakby czerwony, pomarańczowy. Tak, pomieszamy kolorki. Tygrys ma różne kolory, więc można dawać kolorowego. Krzysa? Teraz wrzućmy na 96. Też ciemny. Coraz ciemniejszy się robi ten tygrys. Teraz będzie znowu jasny. Hopa. Może to jest azjatycki tygrys? Czy jak to tam się nazywało? Może? Napiszcie, czy wygląda na tego azjatyckiego. Tak mi się wydaje, że to tak się nazywało. Sto. Szur. Tak to malujemy. Teraz dajemy 104. Powiem wam, podoba mi się. Bardzo ładnie mi wychodzi. Teraz dajmy na 101. Hopa. Śliczny. A tutaj też damy 101. Będzie tak kolorowo. Tylko nie w oko. Dobra, tak to wychodzi. Dajmy teraz jakieś stówka. Troszeczkę. Coraz lepiej. I namalowany kolorkami. Teraz tylko język, nosek i oczko. Język damy kolor... poczekajcie, musimy zobaczyć, jakie tutaj mamy kolorki. Damy chyba 15. Szukamy 15. 15. Proszę bardzo. Oczywiście każdy może jakimi chce kolorami, tylko wam mówię, jak ja maluję. Będzie miał taki wywalony. Się zmęczył bieganiem. Nosek. Nosek zrobimy taki ciemniejszy. To będzie wtedy kolorek. Piąteczka? Nie. Może pomyślmy. Piąteczkę dajmy. Będzie miał taki czerwoniasty. Może złączmy jeszcze z kolorem. Z kolorem na przykład 122. Pa. Zobaczymy, jaki to będzie. No i wyszedł taki kolorowy.
Ładnie. Dobrze, mam już tak. To oczko. Oczko to musimy wziąć czarne. O. Mamy tygrysa gotowego, tylko teraz musimy namalować mu boczki. Pazury. Chyba bardziej taki wielki kot wyszedł. Może Gutek jest do tego tygryska podobny? Jak myślicie? Taki tygrysek. A taki tygrysek? No, podobny, co? Gutek? A, chrapuch. No, do tego tygryska jest troszeczkę podobny. Dobrze, malujemy tutaj dalej. Musimy tutaj boki, z do góry. Wow. Psa. Ząbki, ząbki. Jęzor. Wywalony. Top. Jak myślicie, wygląda to trochę na tygrysa, czy nie? Bo na mnie tak. Na mnie jest trochę taki tygryskowaty. Z odrobinką kota. I lwa. No znaczy lwa, no to nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy to wygląda jako tygrys. Czy na co to wygląda. Bo może to jest dla kogo jako zebra, tylko że to ma kolory jak tygrys. Trochę kolory jak tygrys. Chociaż głowa mu wyszła taka trochę jak jakiś dzik. Napiszcie w komentarzu, jak mi wyszło. A więc tak, napiszcie, jak mi wyszedł ten tygrysek. Kutu. A Gutek całe moje rysowanie przespał. A więc pa, pa. Subskrybujcie, obserwujcie.